Puls Biznesu. Do słuchania. Dzień dobry, nazywam się Marcel Zatoński, a to jest Puls Biznesu. Do słuchania. Zacznę dziś od zwierzenia się Państwu z czegoś. Otóż w pracy dziennikarza trudno nie stać się cynikiem. Widzimy na co dzień biznesową i medialną kuchnię, więc wiemy, jak robi się kiełbasę. A to może odebrać apetyt. Dlatego trudno nam uwierzyć w szczerość i czystość intencji firm, których przedstawiciele opowiadają, jacy to są ideowi i jak walczą o lepszy świat. O równouprawnienie i uczciwe wynagradzanie w pracy, o czystość planety, czy o los społeczności, na które oddziałują realizowane przez wielkie koncerny inwestycje. Z tego powodu zawsze z dużym dystansem podchodziłem do informacji prasowych o społecznej odpowiedzialności biznesu. Wychodziłem z założenia, że firmy są po to, by zarabiać pieniądze dla swoich właścicieli. I w ostatecznym rozrachunku liczy się zysk, nic więcej. Ostatnio zacząłem jednak nieco zmieniać podejście. Na własne oczy obserwuję bowiem, jak kolejne firmy zaczynają podchodzić bardzo poważnie do zagadnień ESG, czyli do tego, jaki jest ich wpływ na środowisko i społeczeństwo oraz jak wygląda ich kultura organizacyjna. Oczywiście wiem, że nie robią tego dlatego, że są takie święte. Faktem jest jednak, że wykazywanie się realnymi osiągnięciami w tym zakresie staje się opłacalne. Dlatego w dzisiejszym podcaście postanowiłem poruszyć temat ESG, które z ładnie brzmiącego hasełka, pozbawionego większej treści, staje się coraz szybciej istotną sprawą w biznesie, mającą przełożenie na możliwość pozyskiwania inwestorów, koszt kapitału i wycenę spółki. Dzisiejszy podcast jest o tym, co konkretnie kryje się za hasłem ESG, jaki wpływ czynniki środowiskowe i społeczne mają na prowadzenie biznesu, jak zmienia się patrzenie na spółki przez inwestorów, i wreszcie o tym, jak polskie firmy przystosowują się do nowej rzeczywistości, w której troska o otoczenie staje się powoli wymogiem. I nawet cynicy muszą to przyznać. Zapraszam do słuchania.